Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę ekspertyzy i programu naprawczego odcinka A1 Piekary Śląskie-Pyrzowice. Nierówności na tym odcinku są przez kierowców nazywane prześmiewczo falami Dunaju. Jak się panu jeździ na tym odcinku pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami po tych muldach? Jak łódką. Ciągle się płynie i tyle. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. To nie trwa chyba od wczoraj, prawda? Nie, o, to już jest, bo nie wiem. Można powiedzieć, że od otwarcia tu się zaczęło jeździć. Na niektórych odcinkach autostrady obowiązują ograniczenia prędkości od 80 do 100 km na godzinę. W niedługim czasie po otwarciu trasy na drodze pojawiły się nierówności. Informacje o niedogodnościach były zgłaszane przez kierowców do Zarządu Dróg Krajowych, a także władz miast, przez które trasa przebiega. My od dłuższego czasu słyszymy od mieszkańców, od przejeżdżających przez Piekary taką informację, że droga jest w złym stanie. My o tym oczywiście wiemy i często osoby mówią, że no, przez Piekary się źle jedzie autostradą A1. Niestety samorząd piekarski nie ma na to żadnego wpływu, bo drogi autostrady są w całkowitym zarządzie inwestycyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i to ona zdecyduje, kiedy remont zostanie przeprowadzony i w jakim zakresie. Przed rozpoczęciem prac naprawczych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych chce wykonać ekspertyzę tego, co wydarzyło się w podbudowie autostrady. W zeszłym roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Dokonaliśmy wyboru oferty. Jest to firma Trakt z Katowic. Wartość oferty to prawie 10 milionów złotych. My zamierzaliśmy przeznaczyć niewiele ponad 10 milionów, więc mieścimy się w tych finansach, które chcieliśmy przeznaczyć na wykonanie tej dokumentacji. I do 9 stycznia, jeżeli do 9 stycznia nie wpłyną odwołania od wyboru, to mamy nadzieję, że do związania umowy dojdzie jeszcze w styczniu. Długość odcinka objętego opracowaniem to 16 km autostrady i 300-metrowy odcinek drogi S1. Przetarg na remont planowany jest na 2024, a same prace na 2025 rok.